Sebastian z programu Rolnik Szuka Żony zdecydował się kontynuować show z Katarzyną. W nowym odcinku zaprosił do swojego domu gości. Słowa mężczyzny, które padły w rozmowie z bliskimi, nie spodobały się widzom show TVP. Rolnik Szuka Żony 11, odcinek 9. Sebastian i Katarzyna, co wydarzyło się w nowym odcinku programu Rolnik Szuka Żony. W minioną niedzielę widzowie TVP1 mogli zobaczyć już 9. epizod, co oznacza, że 11 sezon nieuchronnie zbliża się do końca. Wiadomo już, jakich wyborów dokonali uczestnicy. Wiktoria rozwija znajomość z Adamem, Agata, z Ireneuszem, Marcin, z Anią, Rafał, z Dominiką, a Sebastian, z Kasią. Które pary przetrwały, tego fani, Rzasz, dowiedzą się za kilka tygodni, kiedy Telewizja Polska pokaże finał serii. Czekając na dalszy rozwój akcji, widzowie Rolnika chętnie komentują bieżące epizody. Ostatnio sporo uwagi poświęcili Sebastianowi, który przyjął w swoim domu gości. Rodzina i bliscy Rolnika mogli poznać bliżej jego wybrankę. Nie zabrakło wielu pytań, na które Katarzyna szczegółowo odpowiadała. Udział w rozmowie brał również Sebastian i to właśnie jego uwagi nie do końca spodobały się niektórym obserwatorom. Widzowie TVP komentują nowy odcinek Rolnik Szuka Żony 11. Sebastian z programu Rolnik Szuka Żony 11 to 44-letni rolnik z województwa pomorskiego. Do swojego gospodarstwa zaprosił trzy panie, wspomnianą już Kasię, Annę oraz Patrycję. Przez długi czas to trzecia z wymienionych kandydatek była jego faworytką. Sytuacja ta nieoczekiwanie zmieniła się w trakcie pobytu kobiet u Sebastiana. Ten ostatecznie postanowił kontynuować program z Kasią.